ustalenie kierunków działania prezydenta miasta Krakowa w sprawie zniszczenia dowodów budżetowych wynikających z podatku dochodowego na osób prawnych, projekt grupy radnych, druk nr 977. Referuje przewodniczący Komisji Budżetowej, pan radny Andrzej Kamrany. Zapraszam. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, druk 977 zmierza do analizy, do przeprowadzenia analizy przez pana prezydenta wpływów z podatku CIT związanych z siedzibami, a w zasadzie z filiami firm, które mają siedziby na terenie miasta Krakowa. Takie działania przeprowadziły już dwie gminy w Polsce, według mojej wiedzy być może takich gmin jest więcej i dzięki tym działaniom te gminy najprawdopodobniej zwiększyły kwotę swojego udziału w podatku PIT, w podatku CIT, przepraszam, o parę milionów złotych. Ponieważ to konkretnie, że tak powiem, bezkosztowa sprawa, jeżeli chodzi o mieszkańców miasta Krakowa, to znaczy, jeżeli uda nam się przeprowadzić tą analizę i zwiększyć te wpływy z podatku CIT, no to uważam, że dla budżetu miasta Krakowa będzie bardzo dobrze. I to jest wszystko intencyjne, czysto, że tak powiem, kierunkowe dla prezydenta. Spotkał się z życzliwym przyjęciem radnej na Komisji Budżetowej, która zaopiniowała ten druk pozytywnie. Jeżeli będą jakieś pytania, no to chętnie na nie odpowiem, ale rozwijał nie będę, jako że radni tutaj apelowali z sali, żeby się rozważył nad tym drukiem, bo każdy sobie może przeczytać i zapoznać się z tym, co jest tam napisane. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Za krótkie i wysoko zdecydowanie tego projektu uchwały. Bardzo proszę, to są przyjęty. Tym razem już powiedział pan przewodniczący, opinia Komisji Budżetowej, czy są stanowiska innych komisji. Nie widzę stanowiska grupy radnych, nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Przedstawicie pana. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jeszcze nie jest oficjalne stanowisko Pana Prezydenta, natomiast kilkoma informacjami, które zresztą przedstawiałam to wczoraj na Komisji Budżetowej, gdzie jest to troszeczkę bogatsza informacja, ponieważ byłam w dniu dzisiejszym w Izbie Skarbowej naszej krakowskiej. Ja chcę rozeznać temat, ponieważ nasze zadanie jest nowe. Na pewno uchwała, mogę powiedzieć tylko, że będzie to przyjmie Pan Prezydent do realizacji tą uchwałę. Natomiast no, sprawa wymaga pewnego nakładu pracy, także to jest tylko do rozważenia, czy to będzie robione siłami własnymi, gdzie jako pracownicy nie jesteśmy jakby przygotowani, nie mamy wiedzy w tym zakresie, bo na pewno wsparcie ze strony Urzędu Skarbowego tutaj jest niezbędne, chociaż jak się dowiedziałam, mogą być problemy takiej natury wynikającej z przepisów. Po prostu nawet jeżeli my zidentyfikujemy te podmioty, których oddziały tych firm działają na terenie Krakowa, to krakowskie urzędy skarbowe ze względu na obowiązujące przepisy nie mają prawa kontroli. To by musiało być dopiero w toku postępowania. Te urzędy skarbowe, gdzie jest centrala, niejako miałyby zlecać te czynności kontrolne, gdybyśmy chcieli tak bardzo weryfikować tutaj na miejscu. Natomiast jestem również po rozmowie z panem skarbnikiem Sosnowca, gdzie ta akcja była przeprowadzona. Tam zlecono wykonanie tego zadania. To nie jest tajemnicą, to jest firma Wyborska Wymówka, zresztą ta sama, która badała u nas bilans, także takie profesjonalne działanie. Tam to robiono na zasadzie ankiet, które rozesłano do tych firm, które wytypowano, oczywiście nie do wszystkich. To no, granica pewnie 100 firm, no są to wiadomo mniejsze od Krakowa. Przeprowadzono takie ankiety, potem to analizowano. W miesiącu sierpniu panu skarbnikowi w Sosnowcu dostarczono taki raport i jeszcze nad nim pracują. Natomiast efekt jest tak, jak pan przewodniczący Kawanek powiedział. Większe są wpływy. Czy to jest efektem tej akcji? Czy to jest efektem tego, że nagłośniono sprawy w mediach, że samorząd interesuje się swoimi dochodami, ale jest, rzeczywiście odnotowano większe wpływy. Stąd tutaj, tak jak powiedziałam, nie prezentuję jeszcze oficjalnego stanowiska, to stanowisko zostanie zgłoszone przez pana prezydenta. Natomiast gdyby jeszcze nie wiemy jak, ale gdyby przy
tutaj też wykorzystać firmę, która przeprowadziła do tego typu badania, korzystając nawet z doświadczeń w innych miastach, to może kosztować. Także musimy tutaj liczyć się z kosztami. Trudno, ja wczoraj na komisji budżetowej, tak bazując na tym, co wydano w Sosnowcu, powiedziałam, że być może to może być nawet 100 tysięcy. Może mniej. Ale to są te granice, które to by nas to kosztowało. Natomiast rzeczywiście wpływy, choćby się liczyło milion. Ile euro jeszcze liczy? Dziękuję. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś głosy? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Kośmirek. Proszę Państwa, jeżeli chcesz, można włożyć 100 tysięcy, a można wyjąć parę milionów, to jest świetny zjazd. Nie chciałem bardzo chcę, żeby o tym powiedzieć. Tak samo. Natomiast rzeczywiście, tu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na najważniejszą sprawę. Najważniejszą sprawą jest odpowiednio to nagłosić. Bo ja podejrzewam, zresztą też o tym była wczoraj na Komisji Budżetowej dyskusja, że przy tych deklaracjach, które się składa, osoby zarządzające, czy też osoby sporządzające te deklaracje, nie zwracają takiej uwagi, w jaki sposób dokonują podziału osób, które w danej firmie pracują, są. Teraz jest często tak zwana praca bez jakby stanowiska pracy, bez miejsca pracy. Nie tylko te prace, ale też jest coś takiego, że chodzi się z pojemnikiem i raz się pracuje na tym biurku, raz na tym właśnie wjeżdżę gdzie indziej. To nie jest tylko te praca, ale rzeczywiście no, ci, którzy zaczęli zwracać na to uwagę, trochę wydali, ale przede wszystkim nagłośnili to. Stąd jakby uprzejma prośba, aby przede wszystkim zwrócić uwagę na odpowiednie nagłośnienie tej akcji. Po to, żeby tak naprawdę zwrócić uwagę tym, którzy sporządzają te podatkowe jakby dyspozycje, że no my na to zwracamy uwagę, my to będziemy temu się jakoś przyglądać. Nie wiem, może od razu nie będzie 10 milionów, tylko parę tysięcy czy parę milionów, ale każda kropla wiąże skałę, w związku z tym też ten pomysł tą skałę wyznaczy. Dziękuję. Ale krótko, ona ja po co proszę. Bardzo króciutko, bo jednej ważnej rzeczy, jak nie powiedziałam, 3-miesięczny termin, który tu jest proponowany, jest zdecydowanie za krótki i w oficjalnym stanowisku też będziemy proponować, żeby to był dłuższy termin. Pan radny Kamranek, bardzo proszę, to się rozwija. Rozumiem. Ale pan radny wytrzyma. Cieszę się. Mówiąc, Pani Dyrektor, o czym sugerowała, że ten termin za krótki najprawdopodobniej zostanie poprawką albo poprawką wydłużony, ale to będzie zależne od tego, jak Pan Przewodniczący ustaje termin składania poprawek, ale generalnie wnioskodawcy na pierwszy rzut oka nie mówią nic przeciwko temu, żeby ten termin wydłużyć, tym bardziej, że piątym będzie musiała złożona wydział to poprawka wynikająca z opinii prawnej i wynikająca z tego, że ja się po prostu pomyliłem, a na swoje wczoraj nie wiedziałem to, że pisałem tę uchwałę późną noc. Dziękuję Panu Radnemu za przyzwolenie na takie postępowanie. Zatem proszę Państwa, czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustępu Statutu Miasta Krakowa określam zgodnie z tymi sugestiami zarówno Pani Dyrektor, jak i również Pana Przewodniczącego, który zgodził się na moje poprawy. Podobny termin wprowadzam jak w przypadku poprzednim, czyli 13 listopada na autopoprawki godzina 15, a postaw rzeczy też na poprawek na dzień 15 listopada również godzina 15.